Z tej strony Tomek. Dzisiaj gramy sobie w nasze Planet Zoo. Chwilkę grałem, dosłownie jakieś 10 minut przed odcineczkiem. I mamy samica urodzi w lutym 3. Więc mamy około ponad rok. No i na starcie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję przed dzwoneczkiem, jak widzicie. Kariera się stacza, ponieważ bardziej kasa się stacza w dół. Ponieważ sklepy zamknięte, muszą właściciele sklepów wrócić. No i oczywiście nie ma pomieszczeń socjalnych, czyli trzeba udogodnienia. Oni powinni dziękować, że mają chociażby jedno, a nie tutaj się narzekać, że za mało. Nie, no i ostatni odcinek zakończył się szybko, bo musiałem kończyć, bo do mnie dzwonili. No ale teraz będzie, myślę, tak spokojniej. Proszę. 45, dobra, dajmy, że mamy 2 minutki odcineczka, to o 16 będziemy sobie kończyć odcineczek. Zobaczymy, czy do 16 uda nam się osiągnąć małą zebrę. No i teraz szczerze ja bym dokupił drugą, bo jak mamy już jedną, to czemuż by nie kupić drugiej, widzowie? Czemuż by nie dokupić kolejnej samicy, która jest bardzo dobra i będą podwójne młode u zebry. I będziemy mieli podwójne zyski. No, trzecia zeberka będzie kupiona. Samiczka nadchodzi. W ogóle one mają tutaj napis kolorów, ale i geny wszystkie. Ale widzę, że kolory to tak sierść w czarno-białe paski. Sierść w czarno-białe paski. Więc widzowie raczej tak nie mają jakiejś sierści dużej zbytnio. Najgorsze to będzie jedna rzecz, widzowie. Bo jak one porodzą młode, tak? No to żeby to będę musiał co jedne młode wymieniać samca. Dlatego ja bym myślał, żeby zrobić większą hodowlę tych zebr, żeby tu był drugi wybieg i tak wszystkiego. I na jednym wybiegu młodej, na tutaj by były zebry i tam by były zebry. One by się mnożyły i by się tylko przekładało. Wtedy byłoby mega fajnie. No a samice, no to wszystkie młode by trzeba było przekładać, nie? No ta samica, jak widać, jest zdrowiutka, nie tak jak tamte. I też sierść w czarno-białe paski, oczywiście najpierw do chałupy. A później do koleżanek i kolegi, do koleżanki i kolegi. One muszą się zapoznać póki co. W ogóle nie wiem czemu, ale na franczyzach one są takie, te zebry. Takie. Takie. Nie wiem, czy to jest jakiś odcień gracza, ale w większości samice to mają, patrzcie. Ta chyba tego nie ma. Ta nie ma. Ale tamta ma. Bo ona była chora. Ale to tak jest prawie za każdym razem we franczyźnie. No i my dobudujemy sobie drugą zagrodę, tak jak mówiłem tutaj, bo wiecie czemu, widzowie? Wiecie po co mi druga, że tak powiem, hodowla zebr? Ponieważ one będą się mnożyć w jednej i w drugiej hodowli. I dzięki temu, że jest tutaj druga hodowla, to one po prostu będą miały lepsze geny. Bo wiadomo, że no tak niehumanitarnie rozmnażać, że tak powiem, załóżmy, że na przykład syn rozmnażał się ze swoją matką, nie? Tak troszkę niefajnie to by wyglądało. Dlatego ja tutaj zrobię też jakieś, po co taka jedna duża zagroda, po prostu ich młode będą przełożone tutaj. Na przykład tu są dwie samice, to od tych samic geny powinny być te same. Dlatego patrzcie, tutaj dokupiłbym w sumie to osobne zebry, ale to za chwilę. Bo to najpierw bym przygotował sobie wybieg, no właśnie, za chwilę zbankrutuję i będzie trzeba wziąć pożyczkę. No i, no i wiadomo. A, bo 2 kwietnia to dlatego. No, zebry tutaj mają jedzenie. No i ja myślę, że tak z większością zwierząt będę robił, bo to jednak jest mega fajne pod względem tego, że po prostu no lepsze geny. Tyle, że jeżeli tak to robię, to już tak troszkę z wodopojami krucho, ponieważ
te wodopoje by za dużo kosztowały. I dlatego właśnie ja chcę to usunąć. I mamy 2000 na plusie. Tą wodę tutaj też usunę. Usunę wodę i dam teren normalny. Troszkę sobie może być takie wzgórze minimalne. Fajnie to też może wyglądać, takie wzgórze fajne, na którym one będą mogły sobie chodzić. No i te zebry tu są, a tutaj wprowadzę za chwilę następne. Też, że tu znowu trzeba tego wielkiego drzewogłaza dać jednego. Znowu trzeba wziąć wybieg, wejść, widzowie. Znowu trzeba domek kupić. Więc to jest taka praca, która, że tak powiem, chyba się nie kończy. Właściwie chyba, no na pewno. No ale zyski mam nadzieję, że będą lepsze, bo nigdy tak, widzowie, nie robiłem. Zawsze miałem tam walone wszystko i to się namnażało tak jak mogło. Jak był jakiś napis, że wiecie, że coś tam im nie pasuje, że na przykład samce się biją, to wtedy je zabierałem, ale tak to nie, tak to nie. Dlatego myślę, że to będzie fajne. Teraz tak, muszę im dać to. To jest też dla zebr, podwodny karmnik skrzynkowy. No właśnie, zebra. No, tutaj dałem też. To ogólnie na te kulki ja nie patrzę, bo one będą wszędzie porozrzucane, bo one tym się mają bawić. No i widzowie, mamy drugą zagrodę. I teraz to będzie podwójna hodowla. Teraz tylko wyłapać dobre zebry. Za ile tutaj się aukcja tej zebry kończy? Za minutkę. No, o, w końcu, tak. Nagroda. 3000 na plusie. Fajnie, fajnie, bo za chwilę nowy miesiąc. Oni zżerają trochę pensji. No właśnie, już jest nowy miesiąc. Czyli teraz będzie mi tak spadać to. Bo wiecie, te zebry będą fajne, bo one będą miały duże geny. No i teraz ja bym wybudował, dopóki mamy kasę jeszcze, kolejne zwierzątko. Też nie wiem, widzowie, już tak totalnie jakie. Nie mam pojęcia jakie, ale jakieś sobie znajdę. Jakieś takie, które mi się wyda fajne pod względem tego, że będzie w miarę funkcjonalne, czyli będę miał już dla tego urozmaicenia, no i będzie na siebie zarabiać, czyli coś, co daje dużo młodych, ja bym brał. Udogodnienia, urządzenia. Teraz tak, to. Ja tam włączyłem zebry, tak, włączyłem. To. No a tamta darowizna jednak starczy. Za dużo bym nawydawał. I jakiego zwierzaka by tu wziąć, widzowie? Teraz to jest pytanie. Widłorogów nie biorę, to jest pewne. Bo ja tego nie lubię, dla mnie to jest najgorsze. Struśki mógłbym wziąć, ale... No strusie mają ten minus, że one się tak rozmnażają, że... Jeden. Pawie mogłyby być fajne, ale jest jeden paw. Likaony, lamy to nie biorę, hieny są samice. Muszę znaleźć coś, co się fajnie rozmnaża. No pawie by były fajne, bo pawie to naprawdę nie trzeba robić drugiego wybiegu, bo one tam się mnożą wszystkie. Też mam jednego pawia, a gdzie samica? Teraz odświeżę listę i sprawdzę, widzowie, czy jest paw. Zgaduję, że jeszcze nie ma. No i dobrze zgaduję. No bo mniejsza, że nie mam dla niego tych urozmaiceń, bo dla Pawy nie mam urozmaiceń, ale ja go sobie zbadam, jak tylko zakupię samiczkę. No i z Pawi jest ten zysk, to mogę powiedzieć od razu, z Pawi są zyski. Teren. No i tutaj będą, tu jest druga hodowla zebr, tylko. Czyli tak, albo paw, albo zebra. Zebra jest słaba ogólnie. Ja bym wolał pawia. Strusie, te pingwiny, samice oczywiście, bo nie ma samców.
Paw, samica mi jest potrzebna. No to niestety, ale jeszcze chwilę poczekam. Ale no tak, no bo słabo by było, gdyby wziąć tu te zebry, te młode zebry i je tam przesadzić. To by nie były ich geny. To by było git. To by chyba nie było swobodne, wsobne rozmnażanie. To by nie było. Tylko, że musimy poczekać, aż tutaj troszkę się wykasuje tych. Widać, kolejna zebra doszła, kolejne beznadziejne. Bo płodność jest ważna, bo się jej łatwo rozmnaża. Na przykład u takich pawi to płodność mam gdzieś, bo one się i tak namnożą, ale u tych to jest trochę. No to my widzowie chyba zrobimy. Ja bym robił cięcie, bo teraz tak naprawdę będę czy. A nie, mam dużo kasy. No właśnie, musimy wybieg przygotować. Paw. Duża miska na karmę tutaj. Później rurociąg z wodą. Później jakieś schronienie. Jakiekolwiek tam. O. I trzeba to schronienie. Ja lubię sobie je przerobić. Zmodyfikować, bo to dla mnie jest bez sensu, ta podłoga. I ja wolę, że tak powiem, żeby to stoi normalnie. Żeby po prostu tutaj widzowie dać sianko. I one już mają schronienie, bo to się też do schronienia zalicza. Po prostu nie mają, wiecie, tego dla mnie bynajmniej zbędnego. No. No, po prostu wodę pola. Dobra, widzę, że zniknął. Teraz pewnie pawia przez rok nie będzie, dopóki nie zacznę nadrabiać. Bo pawie są fajne, bo one chyba od 1 do 10 młodych. Nie, od 2 do 10. O, tutaj czyżby zebra miała rozmnażanie? Chyba? Tak, chyba będzie, tak. Stepała, wkrótce będzie się parzyć. Jakby było rozmnażanie wsobne, to byłby problem. No i jak widać, tutaj jest poprzednia nasza samiczka. Ona urodzi lutego 3, a ta urodzi listopada 3. 3 listopada. Czyli tak jakby prawie 4. To żona się już ma 2 lata. Dobrze się trzyma. Jak na tyle. Co to za przeszło. No i musimy czekać na pawie. Będę. O, w końcu, dobra. Kupujemy tą zebrę. I czy tu będzie jakaś fajna? Widzę, że płodność to taka 33, ale ta jest dobra. Tą bym wziął. To jest słaba płodność, no ale wezmę. Później, czy są pawica? Czy jest pawica? Pawie jedno wystarczy. Pani pawiowa, że tak powiem. Zebry mógłbym już wziąć sobie tutaj widzieć. Niech one sobie się tu na spokojnie mnożą. Mają urozmaicenia? Mają. No to będą tu wrzucone. One tu będą sobie się mnożyć i wszystkie młode. Tu wyjdą młode, będę tu przerzucał. Samce będą na sprzedaż. A jak tu wyjdą młode, będę tu przerzucał. I właśnie tak będą dobre geny. Pawie, jak wiadomo, może być mnóstwo. Więc akurat o pawę się nie martwię. Pytanie, doszła samiczka? Jest samiczka. No dobra, biorę tą. Jakoś młode może nadrobią to. Jakoś. Dobra, wkładamy tu. I też mamy 3 zeberki. Ogólnie to jest takie trochę, że tak powiem, bezsensowne na franczyznę. Ale na takie spokojne zoo, gdzie nie musicie z nikim się trajdować. Znaczy, właściwie? Na franczyźnie liczą się geny, bo dużo graczy kupuje geny. Genowo zwierzęta. A tutaj nie kupujesz, więc tak jakby to by było na odwrót, ale mam to gdzieś trochę. Bo w sumie tutaj tak się nie opłaca mieć aż tych genów dobrych, bo tutaj tylko dla siebie masz. Znaczy tu się opłaca, bo tu się sprzedaje za więcej. Lepsze geny to więcej kasy. No, jak widać, tutaj zebry się
zadomawiają. Można tak powiedzieć chyba. Że się powoli zadomawiają w tym tutaj środowisku. Jeszcze dodam tu trawę krótką. Widać, że im się podoba tu. No i niech sobie tak żyją. Widzę. Powiem wam. Jest 16. Zagramy sobie do 16:05. Może się uda dokupić Pawiowi samicę. A jak nie, to już będzie osobny odcinek. No chyba Pawicy nie kupimy w tym odcinku. Kiedyś na pewno. Kiedyś będzie na pewno. Także kiedy to ja nie wiem, widzowie. Nie mam pojęcia. Ale teraz wiem, że się zapowiada weekendzik. Więc będą fajne odcineczki z Planet Zoo. Mamy samca i trzy samiczki. W sumie te górki są tak fajne. Im też bym zrobił, żeby nie były takie samotne. Chyba przesadziłem. One muszą... Muszą sobie obliczyć, że teraz mogą na górach sobie być. I będą niedługo tak jak te zebry. Chodziły po górach. Trochę szkoda, że nie mogą być razem, no ale samce by się zaczęły gryźć. No i gen słabsze. Mi zależy tu na genach, bo te są robione. I gramy sobie na odcineczkach. Czy w końcu będzie tu paw? Kazuar nawet, flamingi, wszystko tylko nie pawie. Wszystko za minutę, za 2 minutki będzie paw, czyli 5. No, czyli myślę, że w tym odcineczku to się nie uda, więc ja bym kończył odcinek tak naprawdę. No i w następnym zakupimy pawie. I tak dużo zrobiliśmy jak na Planet Zoo, bo mamy dwie hodowle zebr, które będą wydajne, myślę. Bynajmniej mam taką nadzieję. Jak to się nie sprawdzi, to połączę wszystkie te zebry. Ale to raczej powinno wyjść. Teraz słaba dajność, bo mało samic. Ale ogólnie to będzie mega fajne. I będzie trzeba te geny zawsze pilnować, nie? Więc sobie. Więc teraz tak, co tutaj... W razie co będziemy kastrowali samca, jeszcze tyle dopowiem. Czy my mamy tu pawicę jakąś? Widziałem, że tam trochę ten doszło. Doszedł dingo. Ale czy są jakieś szare te? Bo tak mi się o oko prze... A, bo... No, lama. Lama właśnie skończyła swoją aukcję. Lew skończył. Czy jak odświeżę listę, może coś tu będzie. Niedźwiedź wbił nowy. Ale pawi nie ma. No chyba, że będą tam trochę niżej. Widzicie, widzowie? Teraz to jest takie szukanie na tego pawia na maksa. Tej pawicy. No ale my nie znajdziemy już w tym odcinku, to w następnym odcinku dużo zrobiliśmy, więc jeżeli wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. Jak widzicie, dostaliśmy szybko nagrodę, jeszcze odbiorę 1000 dolków. No i my kończymy odcineczek, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, pewnie drugi raz to mówię. No i do następnego odcinka. Ja tu sobie będę grał poza odcineczkami. Jak będzie coś ciekawego, to będę wam pokazywał. Albo jak będzie pa. Więc do następnego odcinka. Cześć.